Właśnie pod takim hasłem we wtorek w Odeonie odbyła się impreza dla przedszkolaków, której organizatorem było miasto Czeladź. Program ma na celu przede wszystkim kształtowanie bezpiecznych zachowań dzieci na drodze, jak również przeciwdziałanie patologiom społecznym, czyli różnego rodzaju uzależnieniom i przemocy. Jest to taki priorytet, jeśli chodzi o nasz program. Ponadto corocznie w ramach programu Wydział Polityki Społecznej i Edukacji zakupuje dla przedszkolaków bajki profilaktyczne, różnego rodzaju materiały dydaktyczne, a nadto organizowane są we współudziale z Komisariatem Policji, ze Strażą Miejską, z Ochotniczą Strażą Pożarną, takie spotkania dyskusyjne. Dzieci z czeladzkich przedszkoli w ramach dzisiejszej rywalizacji odpowiadały na różne pytania dotyczące bezpieczeństwa na drodze oraz tego, jak należy zachować się, by zagrożeń, jakie można spotkać codziennie, choćby podczas spaceru, uniknąć. Jestem pewna, że tego rodzaju akcje uzmysławiają dzieciom, jak ważne jest bezpieczeństwo na drodze. Myślę, że akcje organizowane również m.in. przez panią Dorotę Stalińską, która jest orędowniczką tego rodzaju działań, które mają na celu właśnie propagowanie wiedzy na temat bezpiecznego ruchu drogowego czy pieszego wśród nie tylko dzieci, ale również młodzieży, mają przełożenie bezpośrednie na ich umiejętności i wiedzę, które prawdopodobnie skutkują również i tym, że tą wiedzą i umiejętnościami dzielą się często ze swoimi rodzicami czy nawet bliskimi. We wtorek w Odeonie prócz konkursu królowała też dobra zabawa. W końcu nauka poprzez zabawę jest nie dość, że przyjemna, to jeszcze dająca najlepsze efekty, które w tym przypadku decydować mogą nawet o ludzkim życiu. Gdy idziemy ulicą i nagle nasza koleżanka zasłabła, zrobiło jej się słabo, przewróciła się, gdzie dzwonimy? Tak, wszyscy mają? 999, zgadza się.